Witam Was, skorpiony. Przygotowałam czytanie partnerskie na czerwiec. Kochane skorpiony, przede wszystkim gratuluję Wam tak przepięknej, miłosnej energii, jaką macie w sercu i jaką wkładacie do relacji. Jest król kielichów. Jest i królowa kielichów. Brawo, skorpiony. W czerwcu jesteście w swoim przepięknym żywiole. Natomiast pewne działania w tej relacji zostały wstrzymane i wyzwaniem jest właściwe wykorzystywanie tak pięknej energii. W tle, jak widzicie, znajduje się as buław, czyli ogień, który właśnie motywuje do działania. Symbolizuje pewne pragnienia, więc zapaliła się iskierka mobilizująca do zmiany. I warto rzeczywiście tego asa w czerwcu wykorzystać, bo przede wszystkim relacja może wkroczyć na wysoki poziom porozumienia i to zaangażowanie prawdopodobnie wkrótce zostanie zwiększone i tak rzeczywiście powinno być. Bo to jest pozytywna energia nowych pomysłów. To jest wiele pozytywnego bardziej po Waszej stronie. Dużo witalnej siły. A arcykapłanka to są z kolei przede wszystkim impulsy podświadomości. Więc również Was żywią. Przepraszam bardzo. Leżeczka, głos mi wysiada. Skorpiony, słuchajcie intuicji, zwracajcie uwagę na sny, ponieważ odpowiedzi na Wasze pytania są głęboko ukryte i wcale mnie to nie dziwi. Taka jest Wasza natura, więc słuchajcie siebie i działajcie. Bo jest czas na przejęcie inicjatywy, jak najbardziej. To wszystko jest na horyzoncie. Jest karta wyrażania miłości od anielskiego wsparcia i obok zaraz poprawa zdrowia. Bo wiele jest do uzdrowienia. I karta, która jest pod spodem, właśnie mówi o tym, aby jednak uważać na wszelkie niezdrowe aspekty w tym związku. Miłość miłością, ale pozostańcie czujni i właśnie słuchajcie intuicji. Dokonujcie słusznych i zdrowych wyborów. Bo królowa kielichów to również przede wszystkim uosobienie intuicji. Król kielichów także. Arcykapłanka, król kielichów, królowa kielichów. Przepięknie. Niezwykle silna Wasza wodna energia. Więc cóż, ta relacja jest dla Was niezwykle ważna, musi tak być. I skoro jesteście w takich energiach, pamiętam czytania z początku roku i naprawdę wszystko się odmieniło, bo skorpion zaangażował się uczuciowo. No chyba, że jesteście w nowej relacji, no to też dobrze, prawda? Są emocje, ale jest też szukanie bezpieczeństwa. Pięknie to wygląda na dzień dzisiejszy, bardzo się cieszę. Jednak pozostają w tej relacji pewne sprawy, które nie dają spełnienia. Dla Was, skorpiony, nadal jest coś więcej. Odkryjcie to, bo uczucia już się pojawiły i bardzo dobrze. Teraz trzymam kciuki, aby udało się odczytać to, co w głębi Waszej duszy jest zapisane. Wymaga to determinacji i cierpliwości. Siódemka buław troszeczkę mówi o tym, że radość i uniesienia no nie trwają wiecznie. Ale to jest duża odwaga.
duża odwaga, aby tak pięknie kochać. Ta karta rozmów od serca, która jest obok, właśnie z siódemką buław. Nastawcie się naprawdę na dość emocjonalny czerwiec. Dużo musicie zrobić po prostu same. To trudna energia, dlatego ukazała się karta wiary. Od wiary wszystko się zaczyna. Nie osiągniemy tego, czego pragniemy, jeśli w to nie będziemy wierzyć, jeśli zaczniemy myśleć negatywnie, skupmy się na tej pięknej energii, jaką chcecie wkładać w te relacje. Bo król kielich jest najwyższą formą uczuć. Wkładacie swoją przepiękną, skorpioną energię w całość, tak? Pamiętajcie o tym, że król doskonale panuje nad emocjami. Potrafi zachować dystans, kiedy trzeba. Potrafi być zarówno czułym kochankiem, jak i wspaniałym przyjacielem, towarzyszem życia. I z takim podejściem rzeczywiście dojdzie do wielkich, szczęśliwych zmian. Skorpiony, patrzcie na siebie w przepiękny, troskliwy, naturalny sposób. Na siebie. Nie wystarczy tak patrzeć na partnera. Na siebie spoglądajcie z taką energią. Nie ma miejsca na krytykę w tym miesiącu, po żadnej ze stron. I pamiętajcie o tym, że im więcej miłości dajemy samemu sobie, tym większa jest umiejętność kochania nas przez innych. Tak to działa. Jeżeli nie ufacie sobie, nie zaufacie partnerowi. Jeżeli sami nie będziecie wiedzieć, co jest dla was najlepsze, to kto ma to wiedzieć? I chodzi również o ustalanie pewnych granic. Bo doskonale wiem, co się dzieje, gdy ktoś się przekracza i rani skorpiona. Ale najgorzej, gdy sami na to pozwalamy. Granic nie stawiając żadnych. A przy Asie jest naprawdę szansa na nowe. Na nową karierę, mieszkanie, podróż, cokolwiek. Przed wami po prostu wiele ekscytujących możliwości. A wasz partner pewne sprawy zamyka. Król Pentakli to jest równie dobra karta i... Przepraszam. Karta bardzo praktyczna. Bo... Cóż... No, wasz partner nadal tutaj z czymś się zmaga. Ale dobiega to końcowi, więc bądźcie skorpiony wytrwałe. Mogły być wybuchy emocji po jednej i po drugiej stronie, spora frustracja i dobrze, skorpionki, że to zrozumiałyście. Oczywiście, że to są najpiękniejsze z miłosnych energii, tak? I... Ciągłym kontrolowaniem i naskakiwaniem na siebie rzeczywiście niczego nie zdziałamy. Wy już to wiecie. Dajcie jeszcze trochę czasu, bo... partner może się po prostu otworzyć troszeczkę później od was na możliwości. Wasze serce już wie, że należy podjąć nowy kierunek. Partner również by chciał. Ale musi to rozważyć, poukładać. Bo król pentakli jest energią bardzo rozsądną, odpowiedzialną. Więc on się radzi bliskim, przyjaciołom. Chce się po prostu dobrze przygotować, nie ma w tym nic złego. A dziewiątka buław mówi o bardzo ciężkich przeżyciach. I no jak widzicie, to nawet widać na tej karcie, tak? Pewnych negatywnych wpływach, z którymi ten człowiek tutaj walczy, po prostu. I
Gdybym miała powiedzieć, z czym tu jest największy problem, z zaufaniem. Niestety. Oczywiście dodatkowo lęk przed odrzuceniem i zranieniem. Nastające konflikty, problemy. Przede wszystkim partner musi się z tym uporać. No być może część skorpionów także, tak? Bo nie wystarczy tylko być w takiej pięknej energii miłosnej. Niestety. I nadal kwestia tych czynników religijnych. Spore niezadowolenie to powoduje, rozczarowanie. Już przeszkadza od kilku miesięcy, nic się nie zmienia w tej kwestii. No, tutaj też było gdzieś umiarkowanie. Także to też mi mówi o tym, że niewiele się zmienia, prawda? Aż dwie karty mamy zwrócenia się o pomoc do innych. W ogóle zwrócenia się o pomoc. To jest ta piątka pentakli na podstawie. Dlatego uważam, że partner nie jest jeszcze gotowy, wy jednak bardziej. Staram się mówić tutaj bardzo ogólnie, jeżeli ktoś potrzebuje indywidualnej porady, jak zawsze można się ze mną kontaktować. Tutaj oczywiście absolutnie nie ma sensu przekreślać tej relacji. Jednak na dzień dzisiejszy, no piątka pentakli. Pomoc jest potrzebna, być może w niektórych przypadkach terapia po prostu, bo no o ile Wam, skorpiony, wystarczy wsłuchać się w intuicji i wiecie, co robić, to tak partnerowi jest o wiele trudniej. Ma takie energie lękliwe, rozpaczliwe, trochę załamuje ręce, nie wie co dalej. Wy kierunek znacie, jest to wręcz dla Was oczywiste, pozytywne. Pewnie macie rację, tylko że dla niej czy dla niego to jest jedna wielka niewiadoma. A piątka pentakli czasami mówi też o utracie pracy, stabilizacji finansowej. Także możecie partnerowi podsuwać wiele rozwiązań. Mówię, jak najbardziej pozytywnych. Jednak nie czuję się na siłach i trzeba to zrozumieć. Myślę, że to rozumiecie, ale nie jest to dla Was łatwe. Dlatego też wspomniałam o terapii. Bo dostrzegam po prostu pewien kryzys i nie ma co ukrywać, że samymi uczuciami i miłością wszystko się załata. Nie zawsze to działa. Oczywiście jest to ważne, ale wy jak najbardziej wspieracie duchowo i wasza postawa jest prawidłowa. Rzeczowo troszeczkę to zabrzmiało, ale tak, skorpionki, ja jestem z Was dumna. Natomiast jeżeli chodzi o relacje, czeka Was praca i zaangażowanie. Mam wrażenie, że u znacznej części z Was chodzi o problemy finansowe. No, są pewne czynniki, które na związku się odbijają. Po pierwsze, to jest ta religia. Po drugie, myślę, że właśnie pieniądze i sprawy zawodowe. Sporo trudności na Waszej drodze. Jest karta zaufania. Traćcie wiary, a już na pewno nie dodawajcie do tej sytuacji strachu i zamartwienia. Bo partner jest wystarczająco obciążony własnymi rozterkami. Niestety tak to wygląda. Więc wytrwajcie i tak trzymajcie, skorpiony, w tych pięknych energiach, intuicji, świadomości i miłości. Także trzymamy się z dala od wszelkich dramatycznych zachowań, wręcz teatralnych, histerycznych. Emocje są silne, ale należy nad nimi panować. Zostawcie zamartwianie się na barkach wszechświata i bądźcie naprawdę spokojni. Ta sytuacja Was rozwija. Także
Także życzę Wam przede wszystkim wiary i to wszystko, co miałam do przekazania, jeśli chodzi o Waszą relację i czytanie na miesiąc czerwiec. Usłyszymy się w lipcu. Wierzę, że będzie jeszcze lepiej, a przecież sama jestem księżycowym skorpionkiem i ten księżyc właściwie oddziałuje na mnie mocniej niż słońce w wodniku, więc kochani, trzymajmy nawzajem za siebie kciuki, aby wytrwać w tak pięknej postawie i w miłości. Bo łzy już zostały otarte i teraz jest po prostu czas na słuchanie intuicji. A mam nadzieję, że w lipcu będzie już tych buław więcej i nie taka trudna siódemka, już piątka pentakli zostanie właśnie wypełniona i kielichami, i buławami. Także niech się spełni i rozwinie. Wszystkiego dobrego.